Hej wszystkim, witam was Prestigo, gdzie znajdujemy się w dniu 31 w naszej, w mojej bazie. Jak myślę, co by tu zrobić, bo z tego co się orientuję, raczej wiem, klima się zbliża już do końca, więc nawet nie wiem zbytnio co mam robić, bo zima się kończy, co mnie cieszy. Ja potrzebuję więcej drewna, chyba będę drzewo zbierał po prostu. Ogarnięcie okolicy będzie. W końcu muszę ten las wyciąć. Oczywiście zaraz go trochę zasadzę też, żeby się drzewiec nie zdenerwował. I ten. Posadzę takie dwa małe lasy. Jeden będzie pod. Na czarkoala, a drugi taki zwykły na drewno. Bo czarkoal ja będę potrzebował naprawdę dużą ilość. Czyła. Zrób tą siekierę, kobieta. Oczywiście czarkoal mi będzie potrzebny do garnków, suszarni itp. itd. Będę chciał mieć tego naprawdę dużo. Tak, nie wiem, 20 suszarni. 10 garnków? Jakoś tak. Jeszcze zobaczę zresztą. No, okej. Okay. Trochę łopatę też wykorzystuję. Hopsa. Będę musiał się też wybrać za jakiś czas po te kubki. Ponieważ one mi będą potrzebne w ważnym. Dwa. Trzy. Cztery. A tutaj o, będzie takie, wiecie, już tam będzie do spalenia, a tutaj przewrócę do bazy. Bo hitstone mi się skończył. Drewno się przyda zawsze. Zawsze się drewno daje. Trzeba dodawać, miło. Tak, tu proszę. Unequip. Hitstone niech się grzeje. Grzeje się hitstonku, grzej, grzej, grzej. Akurat tak nagrywam dla was przy kawce. Te suszarnie. Zobaczmy w ogóle co na te suszarnie trzeba. Suszarnie. Suszarnie. Dużo trawy i czarkoal. Tak sobie myślę, co bym mógł w ogóle. Ten flooring, o ciekawe. W ogóle zobaczmy walkę. Bumerang, o, bumerang jest bardzo ciekawy, by się przydał. Co jeszcze? O, mięsna maczuga, olo. Grass suit, padalock suit, mam. Football helmet to jest na głowę, czasami można by go zrobić. Ale trzeba świńskie te, sleeping darty. Miał więcej tych, to by było dobre. Fire darty to musi być ciekawe. Blow darty to mogę tylko zimą. O, blow dartu by też by się dało robić. Na boomerangi, be mine. I pułapka ten. Dobra. I pułapka. Jak ona ma? Czelamina, tak? Dobrze mówię? Ciela? Nie? Wcinaj te drzewa. Będzie więcej po prostu drewna. Tutaj widzę pięknie wyrosło. Trzeba wyciąć. Drewno mi się przyda, bo wiecie tak, może jeszcze nie zimą, ale już jak przyjdzie lato, będę pomału tak wiecie ogarniał tutaj okolice, znaczy tak ogarniał. Chodzi mi o to, że będę po prostu więcej tych miał skrzyń i one będą tak ładnie posortowane, a do tego mi są deski niestety potrzebne. Zima się kończy 32, 33, jakoś tak, nie pamiętam dokładnie. Ale na pewno jestem pewien, że już niedługo. Zima skończy i będzie fajnie. Akurat wytnę te drzewa tutaj i zasadzę nowy las. Znaczy, nowy las to już jutro, ale pozbierać. Dobra, widzę, że hitstone znowu się zrobił zimny. Dwa logi pozbieram i lecę do ogniska jednak. Na tym głodny się postać zrobiła. Dobra. Ognisko się jeszcze pali. A tu rzucę trochę drewna, bo stać mi. Dwa może. To trzeba harwestować, zjeść od razu. Tak, zobaczmy do lodówki, co mi w lodówce.
Dwa mięso potwora, okej. Pójdę po borówki. Bo dobra, po borówki skoczę. Borówki, na przykład dwie borówki znalazł. Bym zamordował mało królików. Borówki. To jeszcze zbiorę. Większoczek będzie trzeba przesadzić. Tutaj będzie trzeba wszystko wyciąć. To będzie wszystko fajnie zorganizowane. Tutaj nie widzę. Dżadża są. Dżadża. To wyrzucę sobie, niech się grzeje. A ja bawię się dalej w gotowanie. Tak. Te boróweczki schowam do kubeczki. I cztery króliczki. Zrobię sobie kulki mięsne. Czy? Okej. Okay. Kulki mięsne sobie zrobię po prostu. Dwa. Raz. A ja muszę czekać. Po prostu muszę czekać zawsze. I będzie pytanie, jak tutaj to zrobić. Może jakoś tak niedosłownie w bazie będę to miał wszystko. Tylko tak kawałeczek obok. To jest chyba dobry pomysł. Ach, ta kawa. Nie chcę od razu jedno. Dobra, skoro jestem tak naprawdę koło ognia, to mogę to zdjąć. Nie, szyszkami nawet nie palę, bo to mi się nie opłaca. Bo szyszki wolę zasadzić. Tak mu napowiem, że z drewnem tu nigdy się nie ma kłopotu. Największy kłopot to może być później kamień. Na przykład jeden kamień został, trochę marmuru. Kolejne jaskinie. O! Tą trawę bym chciał też przesadzić, ale do tego potrzeba mi dużo kubek. Kubki tutaj są tylko. Te między pająki, tu też stawy, kurczę. Jak przyjdzie lato, ja na pewno będę chciał tutaj iść, domki świni pozbierać i sobie może, nie wiem, jakoś. Tutaj, o, może. W sumie jest noc, to ja bym mógł szybko zobaczyć na Wikipedię, na tą widzącą roślinę, czy jakoś tak. Patrzyłem ostatnio, ale nie pamiętam nic. Dom star w Wiki. Chciałbym, wiecie, tak na przykład usiąść raz porządnie, pogać dwie godziny nawet w to i ponagrywać. Ale niestety. Miejsce na dysku nie pozwala. Bo... na bieżąco, można powiedzieć, nagrywam dla was. Jak mam tylko miejsce. Trzeba będzie w potworach, prawda? Ojej. Stację. Nowy podziemny świat. Pory. Widzę, że... R jest gończy. Pustki, wysoki tak. Nacje, gońce. Pająk jest kniowec i zgater. Obserwująca roślina. O, zobaczmy co to jest. Obserwująca roślina. Z wrogą rośliną, która stoi na rozwoju wabiącej rośliny. Nie wiem, co roślina jest do tego kołotrzenia, które wszystkie... Wyjątki. Czekajcie, włączę sobie na chwilę pauzę. Okej, witam was po tym cięciu krótkim. No? Oczywiście nie będę ukrywał, tą część komentarza nagrywam już po nagraniu, bo podczas nagrania się okazało, że jest ostatnie 12 minut, 15. Się okazało, że ja po prostu mówię do wyłączonego mikrofonu, więc było po prostu takie bez komentarza, a nie chciałem, żeby tak to było, więc jak widzicie, po prostu dogrywam to taki, tak jak widzicie, pajączka. Idę trochę na pająki zapolować, mam hitstone'a nagrzanego, z dwoma tarczami nie będę walczył, bo chcę trochę mięsa potwora, silku i tych kiszek, jak to będę mówił. Kiszek pozbierać, bo to mi da ten. A to jest ta widząca roślina. Już teraz na przykład, jak jestem już ileś tam dni po tym nagraniu, to wiem, jak to działa. To jest tak, że to się rozrasta, pojawiają się takie oczka i te oczka zjadają wszystko. Wszystko, co się pojawi w okolicy tego. Króliki, ptaki, pająki, duże ptaki, nie wiem co jeszcze, bawoły chyba nawet zeżre, pingwiny.
po prostu to zżera i potem możemy rozwalić tą główną roślinę. Co nie jest jakieś chyba super łatwe, nie wiem. Chyba będę próbował, nie wiem jeszcze. Dobra, mięso do lodóweczki. Hitstone niech się grzeje. Nie jest jakieś super łatwe, wam powiem. Kurde, musiał trochę w tym miejscu, powiem wam, że się teraz tak myślę, że się tak po tym, co mam odnosić do tego, co teraz, a nie do tego, co na nagranie powinienem mówić, że trochę złe miejsce było nad brzegiem oceanu, bo tak to mam 4 miejsca strony do uciekania, tak to mam tylko 2. Dobra, przydałoby się coś do ogniska podłożyć, bo to kurde... Dobra, 3 drewna wrzucę, bo... zimą, powiem wam, nie ma co żałować tego drewna na ognisku, czy tam w ogóle... Czym tam się pali, na przykład nie wiem, tak. Jakbym miał sierść, to bym może sierścią palił. Mógłbym na przykład też torfem palić, ale torfu zbytnio nie ma. Kiszka i leczący kamień. On przydatny jednak jest, szczególnie jak się poluje na potwory, bo... O! Się na... tak, króliczek do skrzyni. Właśnie, hitstone nagrzany. Ciekawe, czy on się grzeje, jak mam go w plecach, ale wątpię. Królicze nauczniczki są, bo czapki zimowej niestety nie mam. Wykopuję trochę tego drewna, takiej wiecie, bo to tak brzydko wygląda, a to jest akurat tak czy siak to jest jedno drewno. A drewna nigdy za dużo, wam powiem. Drewno się zawsze przyda. Deser na skrzynie na to wszystko idzie masakrycznie dużo, szczególnie jak... Jeśli jakąś lepszą organizację zrobić, na przykład, nie wiem, tutaj zrobię trochę węgla. Podoba mi się, że ta postać ma tą zapalniczkę, bo łatwo można, nie wiem, coś zjarać, albo w nocy nie trzeba się martwić. O! O kurczę, ja nie mam tego, o pochodni, co to będzie, co to będzie? Tylko po prostu idę i palę. Tu trochę torfu wykupuję, jak widzicie. Bo torf mi się przyda, bo torfem fajnie się pali. Ciekawe, czy jakbym zmienił w mojej bazie podłogę na drewnianą, czy ona by się spaliła. Ciekawe wam powiem. Ale nie, teraz jeszcze do halucynacji już chodzą, kurde. Nie będę wam spoilerował, co jest w następnych odcinkach, a tak naprawdę nie wiem, co zrobił. Zebrałem 4 tego. Węgla, zawsze coś. A no fakt, bo przecież sadzonki to masakrycznie daje. No kurde, jestem auto w skrzynie tak naprawdę. Przydałoby się zrobić, zebrać trochę tego drewna, trochę tej skrzyni porobić. Porządek jako taki mam, węgiel. Ile mam tego węgla? Może do tej skrzyni mogę go schować? Nie. Pełna królików. No jest trochę węgla. Pył. Drewno. Kolejne drewno. Chowamy drewno. Drewno raczej się opłaca przy sobie też trochę nasionka. Zawsze się przydadzą, chociaż nie zimą. Bo zimą żadne farmy nie rosną, ale... Gdzie to celowo chciałbym zrobić te... te dżadża. je można wykorzystać jako nawóz. Na przykład gdybym nie zbierał trawy, brów w tym rodzaju, to by się jednak opłacało. Tak tutaj na was nagrywam ten komentarz, a w tle leci muzyka z menu Don't Starve, bo... czy jak to się nazywa? gram teraz sobie na swoim świecie, tak normalnym, wiecie, jeszcze raz. Osobno Wilsonem. No i też dotarłem do pierwszej zimy. Zapalniczkę chyba. Top hata sobie zrobiłem, widzę. Co by tu ugotować? Mięso potwora jedno. Jak się daje 2 lub więcej, to wychodzi potwory na lasagne. Potwory na lasagne, mimo że odnawia głód, to obniża sanit i zdrowie chyba. Powiem wam, że nie jestem do końca pewien. Rółeczki, może jakieś... Sanity mam niskie i mi się króliki w wyrlingi zamieniły. A nic innego nie mam. Tak, przecież mogę temu dać, takowi upieczone mięso, on mi dżadu da. To powiem wam, jest dobry deal dla mnie w tym momencie. Mogę se, mi tu wyjdą chyba kulki mięsne, chyba że patyka włożyłem.
No chyba patyka włożyłem, wszyscy mi wyjdą szaszłyczki, ale wiem, że na piątek się da jedno mięso takie pełnowartościowe. Nie wiem, czy jak się połówkę mięsa też da. To wychodzą kuleczki mięsne, a one są no jednak wydajne pod względem głodu. Bardzo, bardzo, bardzo fajne ten... bardzo fajna potrawa to jest smocze ciasto. Czy ciasto ze smoczego owocu, ponieważ tam możemy włożyć jeden smoczy owoc. Załóżmy na trzy patyki, to nam da jedno smoczy owoc, a czyli smocze ciasto. Gunpowder. To by to wynaleźć. I się przydała raczej lepsza maszyna, nie? Właśnie tutaj trzeba to pata, deski, króliki. Takie drogie nie jest. Chciałbym, wiecie, mięsna kukła bardzo się przydaje, ponieważ jak się dobra, ona obniża chyba o 20 zdrowie, ale jak się zginie, to po prostu się pojawiasz przy niej takie, można powiedzieć, ożywienie dodatkowe. To jest bardzo przydatne, jak się nie ma tych touchstone'ów na mapie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Kręcę, kurde. Co to? Co to jest, kurde? Pył chyba. Coś się zjarało. Nie wiem, co nawet. To by można przehandlować u króla świń na złoto. To by było naprawdę dużo złota, bo za takie rzeczy daje chyba od 4 do 8 albo do 6. Nie wiem dokładnie. Na pewno 4 to jest chyba minimum. Minimum, co ja dostałem. Dobra. Myślę, co tu zrobić. Na deski chyba w skrzynie. Tak myślę, jak to po prostu rozplanować. Trochę więcej desek robię, żeby trochę więcej skrzyni zrobić. Bo takie mały rebulit was będzie dzisiaj. W dzisiejszym dniu. Co? Hops. Dwie na króliki i teraz na zwykłe rzeczy. Jedna i druga na zwykłe rzeczy. Oczywiście to jest bardzo mało, ale na początek musi wystarczyć. Ja docelowo będę chciał zrobić na jedno na kamienne, jedno na drewniane czyn. Czy takie czwórkę taką, że jedno na kamienne ten, na trawę. Na trawę czwórkę, na tego czwórkę, jak to się nazywa? Trawę, kamienie, drewno, patyki. Co jeszcze? Na królików, nie wiem, z 10 skrzyń, żeby było zawsze. Lepiej mi za dużo, że królików mi jest za mało. Szczególnie załóżmy, gdy taba mi wyjdzie, czy co. Dobra. Siekierkę potrzebuję i wycinamy las. Drewno się przyda na kolejne te skrzynie. Oczywiście drzewce raczej nie wywołam, bo... jak to się nazywa? Sady drzewa to raczej nie powinienem przynieść. Dobra. Hitstone się zimny robi, więc wolę wrócić. Szczególnie, że ja w top chacie biegam, żeby... jak to się nazywa? Odnowić sanity. A u niej top hat plus zapalniczka odnawiają podwójnie. Plus jeszcze to pozwala, że to się nazywa plus jeszcze ten, pozwala mi to ten top hat plus zapalniczka, że w nocy po prostu mi cenit nie spada. Czyli czasami jak nie mam jakieś niskie, to mogę po prostu założyć to combo i ten. Więc tak, narzędzie, kuleczki mięsne nie wyszły. Dałem trochę tego mięsa. Tutaj idą rzeczy z takie odzwierzęce, czyli kły, siatka,
I wiecie ogólnie. Dobra, dalej, popatrzmy. To kartę na razie zdejmę, założę nauszniki i pójdę zobaczyć, jak to wabiąca roślina. Dobra, roślinko, gdzie jesteś? Ale wątpię, żeby już urosło. Nie, ale nie mówiłem, jeszcze nie urosło. Pajączka się zabije, będzie mięsko zawsze do jedzenia. Fajnie jest z pająkami, że u nich jest ten, jak się zaatakuje, to po prostu one nie kontratakują. To jest akurat fajne u pająków. U innych niestety tak miło nie jest. Ta wabiącą roślinkę sobie zostawię. Ona się losowo jakoś usuwa chyba. Znaczy rośnie. Więc trzeba uważać zawsze. No, pozbierałem oczywiście kilka śmieci po drodze, mięsko chowam na razie do lodówki, chociaż powinienem je od razu z czymś, jak to się nazywa, przygotować wygarko, żeby mieć po prostu gotowe potrawy. Dobrym pomysłem jest, jak się ma bardzo dużo trawy, jest używanie tego. Dwa króliczki poszły, może zacznę ich przenosić. Kolejne dwa. Tu aż 9 ładnie. Dobrym pomysłem jest robienie se tych śpiworów albo namiotu, bo to pozwala nam noc przespać, odnowić sanity, ale kosztem głodu. Więc jak się ma założenie dużo jedzenia już, to po prostu przespię se nocy już tyle. I tyle. Niestety postać Wickerbottom, czyli bibliotekarki, ma taki minus, że nie może spać niestety. Więc ona jest oczywiście taką zaawansowaną postacią, ale może kiedyś, kiedy indziej zrobię po prostu jakiś odcinek o tych wszystkich postaciach. Dobra, o, królików pełno, jak miło. I tutaj się ładnie nagrzał. I się zbliża, widzę, pomału poranek i pora kończyć. Czy nie tak pomału, dopiero się noc zaczęła, kurde. Po prostu patrzę na ten odcinek w tym. Flajerze i dlatego mówię, że zaraz się dzień zacznie. Dobra. Narzędzia jakieś nudne. Cyrku wsadzę, trochę fiszkę wsadzę. Ale zapalniczką tak łażę. Oho, już oczy zaczyna widać. Muszę uważać. To czy to złe oczy? To są chyba ten górę cały, czy jak on tam ma. Pyłek. Nie, ogólnie śmieci wszystkie na nie, gdzie tak. Niewielkie dżadża nawet nie mam pojęcia, gdzie dawać, bo. Ten, jak to się nazywa? Bo one nie wchodzą do lodówki, oni się nie stakują, a jednak to wiecie, zawsze jest jakieś żarcie dodatkowo. Szczególnie tak jak w moim wypadku, ja mam zawsze nie po bazy. Dobra, trochę torfu wrzuciłem do ogniska. Ognisko nie zgasło. W środku nocy, bo by było po mnie praktycznie. No może nie tą postacią, ale bo bym założył szybko zapalniczkę, ale by było kiepsko. Dobra, teraz sobie został po prostu czekać na dzień. Kończyć pomału ten odcineczek. Ale to by było już wszystko. Witam was w dniu 34, gdy zbliżamy się pomału do końca zimy. A więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i zostawiam was z porankiem. Cześć wam.